Witam wszystkich serdecznie, drodzy. Cieszymy się, że możemy być w społeczności Kościoła, ale nade wszystko cieszymy się, że możemy mieć społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na to, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, że Bóg przemawia przez naszych braci, przez naszych gości, jak tak odsłuchuję powoli to, co głosili nasi goście. Wiem, że Bóg przemawia bardzo jasno, bardzo wyraźnie do Kościoła, do nas i dobrze jest, jeżeli chcemy się wsłuchać w to, co Bóg do nas mówi. Brat Wojciech rozpoczął od psalmu 34 i tam są dwa takie, między innymi dwa takie wiersze. Pierwsze, spójrzcie na Niego. Pamiętacie, co jest dalej? A zajaśniejecie. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. I drugie, bliski jest Pan tym, których serca są złamane, skruszone. Jeden i drugi wiersz mówi o potrzebie bycia blisko Boga. I tak naprawdę to, czego ty i ja najbardziej potrzebujemy, to być blisko Boga. Bo tylko Bóg jest w stanie zaspokoić najgłębsze potrzeby twojego i mojego serca. I chrześcijaństwo jest niczym innym, jak żywą relacją człowieka z żywym Bogiem. Nie jest religią, nie jest nawet śpiewaniem, czytaniem, mówieniem, ale to czytanie, śpiewanie i mówienie wynika ze społeczności z żywym Bogiem. Amen. Dlatego, że Go znasz, dlatego, że Go doświadczyłeś, dlatego, że Go przeżywasz i Jego obecność, śpiewasz dla Niego. Wielbisz Go, dziękujesz Mu, prosisz Go, kłaniasz się przed Nim. To wynika ze społeczności, z relacji. Drodzy, i tego w tych czasach ostatnich, które doświadczamy. Ja wierzę, że to są czasy ostatnie. Zbliżamy się bardzo szybko w kierunku końca. Ty i ja musimy zwrócić uwagę, aby być blisko spojony z Nim. Aby trwać w Nim, aby twoje serce miało to poświadczenie Jego obecności w twoim sercu. Żebyś miał tą świadomość, oto jestem z Nim. Abyśmy też ufali i wierzyli prawdzie Bożego Słowa. I chociaż nie jesteśmy w stanie zrozumieć głębi tego, co Bóg mówi o sobie, o nas, to kim jesteśmy, to mamy wierzyć i mamy ufać, że tak właśnie jest. Powiem choćby takie słowo, że wkorzenieni zostaliście weń. I zastanawiasz się, jak zostałem wkorzeniony. Ale to jest coś, co dzieje się w sferze ducha, kiedy przychodzimy do Boga, przychodzimy do Chrystusa i On nie tylko nas oczyszcza, przebacza nam grzechy, ale On nas wkorzenia w swojego Syna, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I to jest jedyna rzecz, która pozwala ci patrzeć z ufnością, kiedy On przyjdzie. Amen. Jeśli jesteś w Nim, przez Jego łaskę i moc znalazłeś się w Nim, to znaczy, że jesteś z Nim pojednany. Jest ci przebaczony. Należysz do Niego. Jesteś Jego własnością i nie musisz się bać. Halleluja. Możesz patrzeć każdego dnia i oczekiwać każdego dnia rano wstawać i mówić, jestem w Nim, a On jest we mnie. I to jest nasza nadzieja. Tak zresztą Paweł pisze, że nadzieją chwały jest Chrystus w nas. To jest nadzieja na chwałę, której oczekujemy i której się spodziewamy. A więc, bracia i siostry, drodzy, pilnuj tego, aby pozostawać, trwać w Nim, aby być w Nim. Nie pozwólmy się wyprowadzić z tego miejsca przebywania, w którym Bóg ciebie i mnie umieścił. Chciałbym dzielić się takim słowem, właściwie tak sobie czytając, powiedziałem, będę teraz sobie czytał tak dzień po dniu Ewangelię Jana, rozdział za rozdziałem. Może do końca mi się to nie udało, bo jestem na jakimś etapie i przerwałem, ale
w pewnym momencie zostałem zatrzymany i jak jedno słowo mnie niesamowicie dotknęło i poruszyło i zacząłem go drążyć. Dobrze jest, kiedy czytasz Boże Słowo. Ja wielokrotnie mówię, słuchajcie, chrześcijanin, jeśli nie poznaje Słowa, nie trwa w Słowie, nie będziesz trwał w Nim. Jeśli nie poznajesz Słowa i nie pozwalasz Słowu, tak jak mówi Paweł w liście do Kolosan, żeby Słowo Boże zadomowiło się, zamieszkało w tobie. Nie zamieszka, jeżeli ty nie masz z Bożym Słowem społeczności albo masz wyrywkową społeczność. To Słowo nie będzie cię przemieniać. Ale ono ma mieszkać, ono ma się zadomowić. I nawet jeżeli tylko czytasz, ale serce twoje jest nastawione, przeczytam, mój umysł jest świeży, to zawsze gdzieś w pewnym momencie to Słowo nie tylko nas oczyszcza, ale Bóg przemawia, dotyka nas w pewnych momentach i na coś zwraca nam uwagę. Dlatego chrześcijanie to są ludzie Słowa Bożego. Ludzie Słowa, którzy nie tylko potrafią zacytować wiersz, ale to Słowo zadomowiło, zagnieździło się, zamieszkało w nich w taki sposób, że wpłynęło na ich sposób myślenia i działania. O to Bogu chodzi. I czytając 9 rozdział Ewangelii Jana, jestem już trochę dalej w moim czytaniu Ewangelii Jana, któryś raz tam w moim życiu, ale Słowo Boże jest niesamowite, że ciągle go czytasz, ciągle już go znasz, ale Bóg ciągle tym Słowem cię błogosławi, karmi i objawia ci czasami rzeczy, których wcześniej nie widziałeś. To jest cała ta głębia Słowa. A przechodząc, 9 rozdział od 1 wiersza, a przechodząc, mowa jest o Panu Jezusie, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył? On, czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego i rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Setki razy czytamy tą historię. I kiedy czytałem sobie tak właśnie to słowo, uderzyło mnie pierwsze słowo, czy wyrażenie, a przechodząc. I drodzy, dzisiaj chciałbym mówić o takim przechodzeniu naszego życia, czy też w naszym życiu, czy przechodząc w ciągu swojego życia, dostrzegamy i pozwolimy Bogu dostrzec coś, co powinniśmy widzieć i powinniśmy zareagować we właściwy sposób. Ale tajemnicą do widzenia tego, czego może wcześniej nie widziałem, tajemnicą do działania, którego bym się nigdy nie podjął, jest twoja i moja osobista, bliska społeczność z Bogiem. Zwróćcie uwagę, że Jezus tutaj mówi o tym, że On przechodząc, a później mówi tak, że On jest to, co widzi, muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Inaczej mówiąc, wielokrotnie w różnych miejscach tej Ewangelii Pan Jezus podkreśla, że cała Jego służba, Jego działanie, Jego czyny, Jego cuda, nauczanie wypływały z relacji z Ojcem. On mówił w tej Ewangelii, na przykład w 5 rozdziale, wierszu 19, wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. A więc Pan Jezus, będąc na tej ziemi, był tak
spojony. Zresztą sam powiedział w pewnym momencie, kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno, ale Jezus dbał, aby być tak blisko, tak jedno, że cały czas On słyszał Ojca i widział. Ja myślę, że kiedy szedł na górę się modlić, noce spędzał na modlitwie, Bóg do niego mówił, objawiał mu. I to wydarzenie, kolejne wydarzenie, które miało miejsce w życiu Pana Jezusa, że przechodząc zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. I dlatego, że on był z Ojcem w tak bliskiej społeczności, on wiedział, co chce Ojciec uczynić. On nie czynił coś według siebie. On mówi, wszystko, co widzę u Ojca, to czynię. Cokolwiek jest, co Ojciec chce, ja czynię. Nie to, co ja chcę. Nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale wolę Ojca. Co widzę, że Ojciec czyni i ja czynię. Czyli ta społeczność, ta bliskość, w jakiej przebywał Syn Boży, Jezus Chrystus ze swoim Ojcem wpływała na wszystko, co On mówił, wszystko, co On robił. To jest klucz do tego, żebyśmy nie przechodzili przez życie i nie dostrzegali czegoś, co dawno powinniśmy widzieć, ale nie widzimy, dlatego że jesteśmy zbyt daleko od Boga, od społeczności z Nim i On nie ma możliwości nam tego przekazać. Przypominam sobie i przypomnę któryś raz to, co wydarzyło się w służbie już nieżyjącego Dawida Wilkersona, który w pewnym momencie postanowił, zamiast spędzać zupełnie inaczej czas, trwonić czas, tak Bóg położył na jego serce, będę spędzał wieczory, 2 godziny na modlitwie. Będę szukał Boga. Będę zbliżał się do Boga. Kochani, chrześcijanin, który nie poświęca, nie ma pragnienia, nie ma czasu dla Bożego Słowa, dla szukania Boga, dla relacji, aby mieć bliską, tak aby słyszeć, co mówi Bóg do ciebie. Powiem wam, nie skończy się to dobrze. Dlatego, że żyjemy w czasach tak wielkich duchowego zamętu, różnych rzeczy, i diabeł wysysa, wypłukuje z nas Boże Słowo i tą świadomość tego, świadomość prawdy, tego, kim Bóg jest. Ja nie chcę brzmieć, żebym straszył, bo nie kogokolwiek. Nie, społeczność z Bogiem, tęsknota powinno być czymś naturalnym w sercu Bożego dziecka. I dlatego to robisz, bo Go kochasz, bo go miłujesz. Tak więc Dawid Wilkerson w pewnym momencie uświadomił sobie dość, zacznę się modlić. I zaczął się modlić. Wiecie, modlitwa godzinę jest fajnie. Kiedy już masz modlić się 2 godzinę, już jest dużo trudniej, sądzę. Wiecie, czasami możemy się godzinę modlić i więcej i rozkoszujemy się tym, a czasami jest to takie przemaganie, przebijanie się, ale ważne jest, że to zaczął. Zaczął się modlić, zaczął szukać Boga. I wtedy w czasie tego odosobnienia swojego przed Bogiem usłyszał Ojca, usłyszał swojego Zbawiciela, co Bóg chciałby uczynić w jego życiu i przez jego życie. Do tej pory był wiejskim pastorem, młodym pastorem na służbie, ale Bóg miał dla niego coś, czego on nie widział do momentu, aż nie zbliżył się do Boga, aż nie szukał Boga. I wtedy Bóg miał możliwość. I kiedy Jezus przechodził, widzę klucz do życia, do działania Jezusa wypływający z jego osobistej, bardzo bliskiej relacji z Ojcem. A to dla ciebie i dla mnie jest sygnał, że ty i ja, po pierwsze, ty i ja, ten, kto należy do Jezusa, już w Nim jesteś. Prawda? Już jesteś w Nim. Wszyscy, każdy, kto jest w Nim, kto stał się nowym stworzeniem, jest w Nim, staliśmy się nowym stworzeniem. Bóg nas
wszczepił w Chrystusa, mówiąc o tej alegorii krzewu winnego. Jesteś wszczepiony w krzew winny, którym jest Chrystus, abyś czerpał z Niego życie, błogosławieństwo. Tak jest. Apostoł Jan, kiedy pisze swój pierwszy list, to pisze takie kapitalne słowa, bo on doskonale wie, na czym polega chrześcijańskie życie i błogosławieństwo w moim życiu, w służbie dla Boga. Ona, to wszystko wynika z tej bliskości Boga w moim życiu, świadomości i bliskości. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został, widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza, czyli wspólnota, koinonia, jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Będąc wkorzeniony, będąc połączony z Nim, ty i ja mamy wspólnotę, mamy społeczność z Wszechmogącym, z Ojcem i Synem. Tak jak mówi apostoł Jan. Po co to ma być? Po to, żebym był tak blisko, abym przechodząc obok różnych ludzi, różnych sytuacji, mógł wiedzieć, co powinienem uczynić. I wtedy w tych modlitwach David Wilkerson, chodząc po swoim pokoju, tak jak pamiętam, jak o tym mówił, kiedy się modlił, nie wiem, która to już była z kolei, który wieczór tej modlitwy, ale w pewnym momencie, mówi, na moim biurku leżał tygodnik Times. I było tam zdjęcie tych młodych chłopaków, którzy zamordowali innego, rozprawa sądowa. I kiedy on tak przechodził i modlił się, wzrok jego padł na tą okładkę, ale mówi, nie dam się niczemu, że tak powiem, odwieź, ja jestem teraz na modlitwie, ale Duch Boży tak wyraźnie mówi, popatrz, przypatrz się temu. I Bóg zaczął do niego mówić. I mówi, to na początku on nie był świadom wszystkiego, co ma się wydarzyć, ale Bóg mówi, chcę, żebyś się tym zajął. Przechodząc, czy widzę i słyszę Ojca? Czy mam taką społeczność z Ojcem? Jezus mówi, nie robię nic po swojemu. To, co widzę, to, co słyszę, to mówię, to czynię, to, co widzę u Ojca. Nie przyszedłem czynić tego, co mnie się żywnie podoba. Przyszedłem wypełnić wolę Ojca. Dzisiaj czasami ludzie chcą, żeby Pan Bóg za nimi biegał. Boży ludzie. Myślą, że to, co gdzieś tam zrodzi się samo w ich sercu, żeby Pan Bóg jakby przyklasnął i zadziałał, bo... Ale Słowo Boże mówi mi inaczej, to ja muszę się zbliżyć, to ja muszę nadstawić serce i uszy, powiedzieć, Panie, nie moja wola, nie to, co ja chcę, Panie, co Ty chcesz czynić w moim życiu, przez moje życie. To, co Ty chcesz czynić. Twoja i moja społeczność jest społecznością z Ojcem i Synem. Ty i ja jesteśmy wkorzenieni w Chrystusa przez moc Boga, kiedy oddaliśmy Mu swoje życie. Ty i ja zostaliśmy wszczepieni w krzew winny, którym jest Jezus Chrystus. I mamy dbać o to, aby to życie, które płynie z Chrystusa, ta obecność Boża miała coraz większy wpływ na Twoje i na moje życie, na służbę, na to, co robimy, na to, jak się zachowujemy i tak dalej. Tak więc Jezus przechodząc ma świadomość, że Ojciec tutaj chce zadziałać. I zapytany przez uczniów, wiecie, to, co z reguły ludzie myślą, jak nieszczęście, jak choroba, jak jakieś wydarzenie tragiczne, kara Boża. Kara Boża. Tak nie jest. Tak nie jest. Wielokrotnie tak nie jest. Albo najczęściej tak nie jest. Kara Boża. Wiecie, ludzie,
I to chrześcijanie potrafią niestworzone rzeczy wymyślać i stwarzać. I to jest przykre, że potrafią chrześcijanie jeden w drugiego uderzać. Przykre. Kiedy Reinhard Bonnke ewangelizował Afrykę i pamiętacie, był w pewnym momencie, już nie pamiętam, który to rok, pijany kierowca na drodze jechał ciężarówką z naprzeciwka. Zginęło chyba dwóch jego pracowników. I zaraz pojawiły się głosy nie z kręgów świata, bo świat się tym nie interesuje. Chrześcijan. Jakaś kara Boża na tego człowieka. Nic takiego nie... Kto zgrzeszył, Panie? O, ojciec i Jezus są razem i wiedzą dokładnie. Jezus wie, co ma zrobić. I mówi, ta choroba i to całe wydarzenie, to, że się ślepym urodził, nie jest winą nikogo. Ani jego, no bo jakżeż, ani rodziców. On się ślepym urodził, aby na nim objawiły się dzieła Boga. Wiecie, ta historia uczy mnie pokory. Ta historia uczy mnie, że twoje i moje życie jest w planie Boga. Bóg ma plan i Bóg go chce realizować dla swojej chwały. Prawda? Nikomu nie życzę takiej sytuacji w domu, ale on takim się urodził, aby na nim objawiły się dzieła Boga, aby coś się wydarzyło, aby ludzie widząc to mogli rozpoznać w Jezusie Mesjasza. Podobnie jest w 11 rozdziale. Ta choroba, pamiętacie, Łazarza, nie jest na śmierć, ale na Bożą chwałę. Na Bożą chwałę. Oto wydarzyła się, twój przyjaciel Łazarz choruje i przyjdź. Nie wszystko jest tak, jak my chcemy, jak nam się marzy. Bóg ma swoje plany, ale pytanie jest, Jezus przechodzi, mógłby minąć tego człowieka, ale Jezus doskonale wie i On tu wyraźnie mówi, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Bracia i siostry, jeszcze jest czas działania i łaski w naszym kraju i na świecie, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa mogła być zwiastowana, aby ludzie mogli być ratowani. Czy chcesz słyszeć Ojca, być pouczony przez Ojca, być pouczony przez Jezusa, słyszeć Jego głos, jak On cię prowadzi? Ja wiem, że możemy popełniać pewne faux pas, pewne błędy, coś niedosłyszeć ze strony Boga, źle usłyszeć, uczymy się, ale jeżeli twoje serce moje jest szczere, będę słyszał wyraźniej, coraz wyraźniej Jego prowadzenie, Jego głos. I oto Jezus dokonuje cudu. I ludzie są poruszeni. Mówią, jeszcze nikt na świecie nie słyszał, żeby ktoś przywrócił wzrok ślepo-narodzonemu. Czegoś takiego nie było. Oto dlatego, że Jezus nie przechodził o tak beztrosko, ale On był skupiony, On był w społeczności z Ojcem i był gotów wykonać wszystko, do czego Ojciec Go prowadził i w czym Go prowadził. Pamiętacie inną historię? Oto Jezus przechodzi przez Jerycho. Jest w Jerychu. Z Jerozolimy do Jerycha jest około 30 kilometrów. Różnica poziomów między Jerozolimą a Jerychem to jest 1000 metrów. Jerycho jest w depresji geograficznej, nie duchowej. Jest w depresji. Jezus tam jest i przechodząc przez to miasto. To jest zdumiewające. Przechodząc przez to miasto, Jezus zatrzymuje się przy drzewie figowym. Bo na tym drzewie figowym jest ktoś, kto go szuka i kto go pragnie i kto się chce zbliżyć do niego. Mówi Zacheusz, zejdź śpiesznie. Muszę dzisiaj być w twoim domu. Przechodząc. Mówię, Boże,
Ileż razy my biegniemy przez życie, nie dostrzegając niczego i nikogo, albo tak niewiele dostrzegając, nie dostrzegając potrzeb innych, a Bóg chce użyć ciebie i mnie. Chce, żebyśmy słyszeli Jego głos. Chce, żebyśmy słyszeli głos Ducha Świętego i pozwolili Bogu działać przez twoje i moje życie. I później Jezus usiadł w domu Zacheusza. Zgorszenie było ogromne. Bo jak to u celników, u grzeszników siada w gościnie i je pseudopobożni ludzie. Ale Jezus był we właściwym miejscu. Jezus był we właściwym miejscu. Przyszedł tam po to, aby ratować Zacheusza. A pamiętacie, jak przechodził przez Samarię? I uczniowie poszli nakupić żywności, a jest samo południe i niedaleko, i tam niedaleko Sychar, Jezus siada przy studni Jakuba i przychodzi kobieta, która ma ogromne problemy. Szuka tego, czego szuka człowiek, miłości. I myśli, że źródłem będzie drugi człowiek. Miałaś już 5 mężów. Z tym, który teraz żyjesz, nie jest twoim mężem. I zobaczcie, kiedy Jezus przechodził, tam jest napisane, musiał przechodzić, geograficznie musiał przechodzić przez Samarię. Ale Jezus się zatrzymuje tam, uczniowie biegają za tym, co materialne, no bo trzeba nakupić żywności, a Jezus siedzi i pamiętacie, jaki jest finał? Moim pokarmem, mówi do uczniów, moim pokarmem jest pełnić wolę mojego Ojca. Bo oni mówią, ty jak, skąd on wziął żywności? Jezus nie potrzebował, był posilony od tam wewnątrz, moim pokarmem. Oczywiście nie zalecam niejedzenia, ale w tym wypadku Jezus był na czymś innym skoncentrowany. Przechodząc, uratował tą kobietę. Przechodząc, sprawił, że ona zaufała mu jako Mesjaszowi. Przechodząc, sprawił, że przez to wielu Samarytan uwierzyło w Niego i mówią, już nie ze względu na jej świadectwo, my Go słyszeliśmy, On poświęcił im 2 dni i tak dalej. A więc, czy przechodząc, czy jestem tak blisko, w takiej społeczności, że przechodząc obok różnych ludzi, zdarzeń, sytuacji, słyszę, co Bóg chciałby uczynić, jak chciałby mnie użyć, jak chciałby mnie błogosławić i przeze mnie błogosławić. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 29 do 37 wiersza mamy inną historię. Jak faryzeusz czy kapłan uczony w piśmie pyta, kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? A Jezus wszystko odwrócił i w efekcie zadał mu pytanie, czy ty jesteś bliźnim dla drugich. I opowiedział tą historię. Jechał ktoś, napadli go zbójcy, pobili, poranili i porzucili. Ograbili go i porzucili. I jechał tam kapłan. I tam jest napisane, on widział, ale przeszedł obok. Nic nie zrobił. Przeszedł lewita. Nic nie zrobił. I ten, wiecie, pogardzany przez Żydów Samarytanin. Ktoś to powiedział, że relacja taka emocjonalna pomiędzy Żydami a Samarytanami mogła być taka jak między Polakami a Volksdeutschami. Zdrajcami. Mówię o tych, którzy zdradzali. No, niektórzy sobie to tak wyobrażają. Samarytanie nie mieli żadnego poważania w oczach Żydów. Wiecie, to jest tragiczne, jak ci, którzy powinni być wyrazem uniżenia i pokory, są tak zadufani w sobie, że pogardzają innymi. A kim ty i ja jesteśmy, albo byliśmy w starym życiu, gdyby nie łaska Boża? Kim? Kim? Bóg okazał łaskę, zbawił, oczyścił. A teraz my, będąc zbawionymi, z wielką miłością powinniśmy wychodzić do tych,
Mówię to też do siebie samego, do tych, którzy potrzebują Jezusa. I ten Samarytanin, tam jest napisane, podjechał do Niego. On widział, że tam ktoś leży. On podjechał do Niego. On zobaczył, co się dzieje. Tam jest napisane, że on się ulitował nad nim. On się zaangażował. On opatrzył jego rany. Udzielił pierwszej pomocy. Ale to nie wszystko. On go tam nie zostawił. Wziął go na osiołka i do pierwszej gospody go tam zawiózł. Poświęcił czas. Przespał tam noc. Pilnował go. Zapłacił za niego. Zapłacił gospodarzowi, mówiąc, jeżeli coś więcej, to ja ci to wynagrodzę, ale ty się nim zajmij. Ja teraz muszę jeszcze coś innego załatwić. Drodzy, i wtedy Jezus mówi tak do tego człowieka, kto był bliźnim dla tego człowieka? Poranionego, pobitego, pozostawionego. Kto był bliźnim? I on nie mógł inaczej odpowiedzieć, no ten Samarytanin. Drodzy, wtedy Jezus mówi do niego, idź i ty czyń podobnie, idź i ty czyń podobnie. Jest wiele historii w Biblii, które nam mówią o tym, kiedy Jezus przechodzi, kiedy On ma społeczność i On jest zaangażowany w to, co czyni Ojciec. On ma tak bliską społeczność z Ojcem. Pamiętacie, kiedy Jezus nauczał o swoim powtórnym przyjściu? W Ewangelii Mateusza, niedawno, bo chyba wczoraj, zerknąłem jeszcze do innego tłumaczenia trochę. Sam powiem, ta sytuacja jest taka, nie wiem jak do końca wyjaśniać. W każdym razie, jest to u nas zapisane w 25 Mateusza 31, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozów. Oto przyjdzie czas, kiedy wszyscy staną przed Nim. Jakby Jezus będzie przechodził przez pewien moment i nikt nie będzie mógł uniknąć tego spotkania. Ale tam jest taka jedna bardzo ważna rzecz. Jednych postawił po prawej, drugich po lewej stronie. Jedni coś widzieli, dlatego znaleźli się po prawej, a inni nie widzieli. Nie widzieli Jezusa w swoim bracie i siostrze. Co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich? Albo czego nie uczyniliście temu, który jest najmniejszy, ze względu na mnie. I sądzę, że tam chodzi o to, cokolwiek uczyniłeś dla tych, którzy są wierzący tak jak ty, a tego nie zrobiłeś. Ze względu na Chrystusa, który jest w nim. Myślę, że tam jest przede wszystkim ta myśl tam oddana. Co nie uczyniliście mnie. Jezus tu mówi o sobie. Kto ze względu na mnie, że ktoś jest uczniem moim, poda mu kubek zimnej wody. Na mnie. To wiecie, jak powinna wyglądać braterstwo, miłość w Kościele. Ze względu na mnie, który jestem obecny w jego życiu. Panie, kiedy myśmy cię widzieli? Kiedy? Kiedy byłeś w szpitalu, kiedy byłeś w więzieniu, kiedy? Drodzy, w czasach rzymskich, kiedy Jezus wypowiada te słowa, jeżeli ktoś był gnębiony przez władzę jako chrześcijanin, a ktoś drugi go odwiedzał i przynosił mu żywność, i w tamtych czasach nie było tak, że to więzienie karmiło. Najbliżsi mieli ich karmić, przychodzić i karmić. Jeżeli przychodzili ludzie, to władza miała prawo myśleć, a on jest też z tych wyznawców. Czyli
żeby kogoś odwiedzić w tamtych czasach w więzieniu, nakarmić go, pomóc mu, narażałeś także swoje życie. Tak jak dzisiaj modlimy się o prześladowanych. Ale chodzi mi o tą rzecz, czy ja widzę potrzeby. Czy przechodzę od tak, nie oglądając się na nic, prąd do przodu, czy ja pochylam się nad tymi, którzy są dotknięci, zranieni, nad ich potrzebami? Łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie nagim, a nie przyodzialiście mnie chorym w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Apostoł Jan pisze, że na początku istnienia Kościoła, w pierwszym wieku, pod koniec, byli wędrowni nauczyciele słowa i prorocy. I kiedy czytasz trzeci list Jana, tam możesz zobaczyć, że w pewnym momencie jakby chrześcijanie mówili, ci, którzy głosili słowo, mówią, nie będziemy się zatrzymywać u nikogo, jak tylko u naszych braci. Będziemy korzystać z ich gościny. I z tego, co tam czytamy w tym liście, Jan to pochwala, że nie chcieli nic brać od ludzi, którzy nie miłowali Pana. Z czasem też zrodziły się inne problemy, bo byli tak zwani prorocy, pseudoprorocy, fałszywi, którzy wykorzystywali gościnność chrześcijan, ofiarność. Ale generalnie jest to, że domy chrześcijan były otwarte na usługujących, na siebie nawzajem, oni sobie usługiwali. Dlatego w Słowie Bożym jest napisane w liście do Hebrajczyków gościnności. Pamiętacie, co tam jest? Nie zapominajcie. Gościnności nie zapominajcie, bo przez nią niektórzy nawet aniołów gościli w swoich domach, posłańców Bożych, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W każdym razie, ta historia mówi, że mogę iść przez życie zapatrzony w siebie, ale poniosę porażkę. Ale kiedy idę, jestem tak blisko Boga, chcę słyszeć, co On mówi do mnie, co On chce uczynić w moim życiu i przez moje życie, to będziemy kwitnąć, będziemy błogosławieństwem. Bóg będzie mógł dokonywać fantastycznych rzeczy. Nawet kiedy ktoś powie tak, przez Twoje słowo, przez Twoją obecność, zostałem posilony i pocieszony przez Boga. I to jest to, o co Bogu chodzi. I kończąc. W pewnym momencie Jezus przeszedł przez tą ziemię. I zwróćcie uwagę, że przyszedł na tą ziemię i przeszedł przez tą ziemię. Nie szukając swego, ale to, co jest Ojca. Był gotów stracić życie, aby być w woli Ojca. Więcej, był gotów stracić życie ze względu na ciebie i na mnie, aby przechodząc przez to życie, które miał tutaj na ziemi, dokonać największego dzieła, dzieła zbawienia, odkupienia i wyzwolenia nas z naszych grzechów. Halleluja. Przechodząc Jezus, tak mówiąc obrazowo, przechodząc, dokonał największego wybawienia i wykupienia. Także ty i ja możemy być wolni od wszelkiego grzechu, wolni od wszelkiej mocy ciemności, wolni, oczekujący z nadzieją na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, czytając ten fragment, ilekroć do niego wracam, czy w ciągu tego tygodnia minionego, a przychodząc Jezus, powiem wam, to gdzieś tak buzuje we mnie, tak dotyka mojego serca, a przychodząc Jezus. On jest dzisiaj tutaj obecny, drodzy. On przechodzi tutaj, tak? On przechadza się pośród złotych świeczników. On tutaj jest i chce dokonać wielkich rzeczy, chce pobłogosławić twoje i moje życie. Pytanie jest,
Czy podejdziesz do Niego, czy zawołasz do Niego, powiesz, Panie, potrzebuję Ciebie. Potrzebuję Ciebie, Twojej bliskości. Pociągnij mnie do siebie. Pomóż mi, Jezu. Panie, przyjdź do mojej potrzeby, do mojej sytuacji. Przyjdź, Panie. Powstaniemy i będziemy się modlić, będziemy śpiewać pieśń. Nie wiem, czy tutaj grupa jest w stanie nas poprowadzić w pieśni. Czy możemy zaśpiewać pieśń? Taką znamy, taką pieśń, damy radę zagrać, zaśpiewać Jezus jest tu. A jak nie, to się nauczymy. No, a jak nie, no, nie dacie rady, to zaśpiewajcie, co macie na sercu. Chcemy zaśpiewać tą pieśń, ale ja chciałbym się też modlić. Modlić z osobami, które tak bardzo dzisiaj potrzebują dotknięcia Pana, posilenia od Pana, błogosławieństwa Pana. Zaśpiewajcie, czy poprowadźcie nas w pieśni, którą macie w swoim sercu. Chyba, że damy rady zaśpiewać prostą, starą kiedyś pieśń Jezus jest tu, wznieśmy ręce, chwaląc Jego imię, Jezus jest tu. A jak nie, to coś innego. Zaśpiewamy tą pieśń. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w Twoim imieniu. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny tutaj, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Panie, pomóż mi iść przez życie tak blisko Ciebie, aby widzieć, słyszeć to, co Ty chcesz czynić, Panie. Abym nie był bezużytecznym, ale użytecznym w Twoich rękach. Panie mój, Boże mój, proszę Cię o to dla siebie, dla naszego zboru, dla każdego z nas, dla Kościoła. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy w najlepszym miejscu, jesteśmy zanurzeni, wkorzenieni w Ciebie. Chcemy mieć i trwać w tej bliskiej społeczności z Tobą. Halleluja.